Cześć dzień dobry. Dzisiaj pouczymy się o automatyzacjach przy pomocy aplikacji Zapier. Zapier to kombajn, narzędzie do integracji różnych systemów ze sobą, gdzie możemy stworzyć ścieżkę automatyzacji i wysyłać dane z jednej aplikacji do drugiej. Tak wygląda strona. Zapiera, tutaj klikamy sign up i możemy normalnie się zarejestrować. Ja już konto posiadam, więc partnerami kanału są Webtuler, narzędzie do tworzenia i sprzedawania kursów online. bittimes narzędzie do budowania stron sprzedażowych i zegarków odliczających czas do końca kampanii. Krupel, hosting dla twojej strony internetowej oraz domeny. Tipei najlepsza bramka płatności dla Twojego biznesu top online, topowa agencja SEO w naszym kraju piotrkamiński.eu, strony, które zarabiają na siebie ze zniżką minus 30%. Linki do partnerów znajdują się w opisie. Klikam login, kontynuuj with Google, e, loguję się za pomocą mojego Gmaila i trafiam do środka aplikacji. Tak wygląda, moi drodzy panel. Tutaj jest nasze konto. Możemy sobie tutaj ustawić settings, ustawienia, zapisać hasło, jakieś informacje do faktury, e-mail notification. Możemy wysyłać powiadomienia z aplikacji, np. jakieś tygodniowe, czy nawet mamy tutaj daily, lub wyłączyć je całkowicie. Co w momencie, kiedy dana automatyzacja nie zadziała wyślij alert, czyli jeżeli coś się wykrzaczy, to też otrzymujemy alert. Oraz mamy tutaj ustawienia dotyczące subskrypcji newsletterów, z narzędzia zapier. W opcjach zaawansowanych możemy tutaj usunąć konto, jakiś tutaj e, zrobić. E, Authentication, data management tutaj możemy eksportować jakieś dane z tej aplikacji. Billing to oczywiście płatności. My korzystamy z darmowego planu w tej chwili, ale jeżeli byśmy chcieli zmienić na płatny, no to tutaj mam też poprzednie płatności. W tym podstawowym pakiecie, którego ja często używałem, płaciłem 29,99 dolarów. Mamy też members, czyli możemy budować zespoły, i mamy tutaj jakieś audyty odnośnie jakichś zabiegów, które w obrębie aplikacji się pojawiają. I słuchajcie, to jest oczywiście opcje płatne. I zaraz przejdziemy do cennika i przejdziemy do możliwości, jakie oferuje nam zapier. Bo przede wszystkim, darmowy plan pozwala na 100 tasków w miesiącu, czyli możemy wykonać 100 akcji. E, które będą zawierać się w obrębie pięciu zapów. Zaps to się równa automatyzacja. Jedna automatyzacja równa się zap. Więc jeżeli ja mam włączone pięć automatyzacji, no to mi tutaj pisze, że wykorzystałem wszystkie pięć automatyzacji darmowego planu. Jeżeli chodzi o taski, e, no to ile dana automatyzacja została uruchomiona? Jeżeli sobie tutaj klikniemy Upgrade Plan, wyświetli nam się cennik zapiera. Jeżeli chodzi o płatności, to tak mniej więcej klaruje się to przy płatności rocznej, przy płatności miesięcznej, wygląda to w ten sposób i możemy sobie przede wszystkim zwiększyć ilość tasków, ale to co oferuje plan płatny to przede wszystkim multi steps zaps, czyli budowanie automatyzacji, która składa się z wielu kroków, a nie z pojedynczej akcji, czyli nie budujemy tutaj automatyzacji tak jak w planie darmowym, że połącz aplikację z tą, z tamtą, wyślij danej koniec automatyzacji, tylko tu możemy zrobić kombine, który składa się z wielu kroków. Mamy tutaj też w jeszcze droższych planach jakiś auto replay, czyli jeżeli automatyzacja nie zadziała, no to spróbuj później custom logic i tak dalej i tak dalej. Ja zazwyczaj używałem tego planu, wystarczający był do moich potrzeb, jeżeli twoja firma potrzebuje więcej tasków w skali miesiąca, możesz sobie tutaj wybrać droższy plan i płacić po prostu więcej. Jeżeli chodzi o alternatywy, zapiera, jeżeli ten cennik cię odstrasza i chcesz coś tańszego, to mamy firmę Make, która według mnie jest dużo mniej intuicyjna od zapiera, ale to również narzędzie do automatyzacji, i tutaj możesz tworzyć różnego rodzaju też. Zapier działa w ten sposób, że robimy automatyzację z góry na dół, a tutaj możemy budować drzewka, gdzie jedna akcja wywołuje wiele różnych zdarzeń jednocześnie. Eee, tak wygląda strona. Możemy się zarejestrować. Tu mamy też wykaz aplikacji. Możemy sobie podglądać. Na przykład dzisiaj będziemy robić integrację SMS-API. Widzę, że Make już w tej chwili kiedyś nie miał tej integracji, w tej chwili ma więc bez problemów można sobie w dużo niższych pieniądzach zarządzać tym wszystkim. Oprócz Make'a mamy też Publi. Publi.com, bardzo fajne narzędzie, bardzo się rozwijające, kiedyś można było dorwać lifetime deal, czyli taką jednorazową płatność dożywotnią. W tej chwili wygląda to mniej więcej tak, narzędzie jest również tańsze od Zapiera. Oferuje również subscription billing, jakiś form builder, email verification, czyli jest to dużo bardziej rozbudowane narzędzie, tak naprawdę. Ale Zapier jest taki najbardziej rozpoznawalny, jeżeli mówimy o narzędziach o automatyzacji, to Zapier jest takim można powiedzieć pionierem, prekursorem. Jeżeli ktoś myśli o takich aplikacjach no-code, pierwsza co przychodzi mu na myśl, to Zapier. I dzisiaj, w ramach tutaj, jeszcze panelu, wejdziemy sobie w Zaps i możemy podejrzeć, jakie aplikacje, jakie automatyzacje są u nas włączone. I tutaj widzimy, że jakieś tutaj jest 5 automatyzacji odpalonych, a tutaj są nieaktywne. Wystarczy, że suwakiem przesunę, włączę na on, włączę na off i, i mogę sobie odpalać. W tej chwili dana automatyzacja nie działa, bo wykorzystałem ten pakiet darmowy. Mamy tutaj też czat, możemy się skomunikować bezpośrednio z supportem i porozmawiać na temat naszych automatyzacji. Przejdźmy, może, do pierwszej integracji. Mamy tutaj dashboard i możemy albo z tego panelu sobie wpisać, jakie aplikacje użyjemy do połączenia, lub kliknąć ten przycisk Create Zap. Ja sobie kliknę w ten przycisk, bardzo lubię ten ekran tworzenia, zapów i wybiorę sobie narzędzie Mailad. Pamiętaj, że jeżeli pierwszy raz integrujesz jakieś narzędzie, system będzie cię poprosił o skopiowanie api. W przypadku moim ja już mam tutaj wybrane konta swoje, dlatego ja już nie muszę, nie będę w tym poradniku kopiował api. Ale wygląda to w ten sposób. Mamy tu różnego rodzaju trigger co się musi zadziać aby odpaliła się automatyzacja Zapier. subskrybent dołączył do grupy no to kontynuuj jeżeli on dołączył do grupy kontynuuj wybierz konto mail light tu mam kilka kont wybieram konto Tomasz Guzik w twoim przypadku będziesz musiał dodać sobie nowe konto i wkleić klucz api tu są moje grupy które znalazł mi Zapier w połączeniu z moim API, ja mogę sobie wybrać jakąś tutaj integrację, typu nie wiem, odebrali jakiegoś e z kampanii. I ja już mogę na tym etapie przetestować daną automatyzację, klikając w przycisk Test Trigger. Jeżeli nie chcesz testować, możesz przejść już do wykonywania kolejnych akcji. Kolejnym krokiem będę chciał te dane, na przykład, wysłać jakieś powiadomienie SMS. Więc wybiorę sobie tutaj SMS API, odpalę i tutaj znowu. Co ma się zadziać, kiedy użytkownik trafi do tej grupy mailer-lightowej? Ano, możemy na przykład mu wysłać SMS-ka. Send text message lub send text message to group lub stwórz kontakt w SMS API. My sobie weźmiemy send text message. Następnie klikamy sobie kontynuuj. Ok. OK, wybierz wybierz e -kont. ja sobie już wcześniej przed poradnikiem zintegrowałem z moim kontem SMS API. Następnie klikamy kontynuuj i wpisujemy sender name, czyli możemy tutaj wpisać Tomasz. Wybrał mi system z mojego SMS API, zaciągnął mi dane, jakie mam tutaj sender name, phone number wymagany, czyli do jakiego numeru telefonu, czyli chcemy na mój numer telefonu na przykład Wysłać takiego SMS-a typu: Cześć, właśnie wpadł nowy lead, zadzwoń do niego tutaj. I mogę zaciągnąć jakiś numer telefonu z Mailer Mogę wysłać takie, taką wiadomość handlowcowi, i on automatycznie może od razu oddzwonić. I tu mamy jeszcze: To są chyba kwestie znaków polskich, czy są, czy nie ma i wybierzemy sobie chyba false i kontynuuj. Możemy tą akcję przetestować lub dodawać kolejne kroki. I to, co my przed chwilą stworzyliśmy, to jest właśnie dwustopniowy zapier, zap. Jeżeli chcemy bardziej rozbudowaną automatyzację, która składa się z wielu kroków, potrzebujemy planu płatnego i wtedy możemy tutaj plusem dodać kolejne kroki. Ja będę chciał na przykład skopiować takie dane do jakiegoś arkusza. Ja mogę sobie wybrać tutaj Google Sheets, Create Spreadsheet Row, czyli ja mam arkusz kalkulacyjny w Google Sheets i chcę stworzyć nową linijkę z nowym leadem, który mi wpadł, wpadł do MyerLite'a, żeby on pojawił się w arkuszu. Ja sobie wybieram tutaj mojego maila, już mam wcześniej połączonego. Klikamy kontynuuj, i system wybierze mi zaraz moje pliki: My Google Drive, Spreadsheet. I ja sobie mogę wybrać na przykład leady z kampanii darmowa rozmowa, worksheet, wybieramy plik pierwszy i mamy tu do wyboru imię, numer telefonu, preferowana godzina kontaktu, preferowana, o, dwa razy zczytał preferowaną godzinę kontaktu i jakiś opis sytuacji. I tak naprawdę te dane możemy w sposób dynamiczny pobierać z Mayorite, tak? Możemy przetestować dane kroki, pobierać wtedy te dane bezpośrednio z Meyer Lighta, i tak trzeba zrobić. W tym wypadku nie będę tego robić, bo ta automatyzacja. Nie, nie, nie zbieram numerów telefonów w ogóle w tej grupie, dlatego ciężko będzie dokonać tej automatyzacji do końca. Ale przypuśćmy, że wybrałeś tutaj dane, rozwinąłeś sobie Meyer i wybrałeś first name. Tutaj wybrałeś phone i tutaj preferowana godzina kontaktu. Ostatnim krokiem będzie na przykład przerzucenie danych do CRM HubSpot. Bardzo fajny CRM, i możemy tutaj wybrać kolejną akcję, którą ma wykonać dla nas Zapier. I możemy tutaj wybrać na przykład Create Deal, stwórz szansę sprzedażową. Create Deal, kontynuuj. Wybierz konto HubSpot. Ciak, wybrałem sobie swoje konto. I tutaj system proponuje przycisk kontynuuj. I tutaj mamy znowu do uzupełnienia wszystkie informacje. Jest tego masa. Więc, jeżeli my chcemy skończyć automatyzację, klikamy kontynuuj, finish, uzupełni wymagane pola. A następnie, suwaczkiem przesuwamy na zielono. I klikamy opublikuj zapier, i to naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o budowę automatyzacji. Czyli, jeżeli korzystamy z darmowego planu, mamy 100 akcji w miesięcznie, 5 zapów dwustopniowych, czyli jeden krok, drugi krok. Jeżeli chcecie coś bardziej rozbudowanego, tak jak tutaj mamy trzeci krok czy czwarty krok, to musimy już. To musimy już przede wszystkim mieć ten po prostu płatny plan. Ja sobie cofnę to, bo nie chcę tego zapisywać w tej chwili. I tutaj mam wszystkie moje zapy, które są aktualnie uruchomione. Są też ikonki z aplikacjami, które się ze sobą porozumiewają, żebyśmy byli w stanie rozróżnić. Możemy każdego zapa jakoś nazwać, żeby go później rozróżniać, tutaj w tych integracjach. I tak to mniej więcej wygląda. Mamy też zap historii. Możemy podejrzeć. Historię tasków, które się odpalają każdego dnia, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy jakieś skoki, i w skali dnia, codziennie jakieś taski się nowe odpalają. Bo nowi ludzie trafiają do mojej społeczności i uruchamiają się pewnego rodzaju automatyzacji. Jeżeli chcesz, abym wykonał dla Ciebie automatyzację w narzędziu Zapier lub jakkolwiek pomógł Twojemu biznesowi pod kątem marketingowym, kliknij w link, który znajduje się w opisie, wejdź na stronę darmowa wypełnij ten prosty formularz lub zadzwoń bezpośrednio na ten numer. Skontaktuję się, sprawdzę, czy będę w stanie Ci pomóc. Pozdrawiam. Cześć.